Dzień dobry Państwu, to jest Bitwa Redaktorów Pawła Lisickiego i Jacka Żakowskiego. Kanapki z kawiorem niestety nie mam, nawet zdjęcia dla Was. Ale nawet zdjęcia to po to oszczędności. Zapraszam to po tośmy i przyszli. To my chyba też panów? Musimy zażądać podwyżki jakiejś, o ten kawior. Co najmniej. Panowie. Tyle co. Ale na prawdziwy. Tyle co w TVP przynajmniej. Polki i Polacy zaglądają na stronę główną wirtualnej Polski. No i widzą głównie Macierewicza. I widzą, kogo tu widzą? Misia. Misiewicza. Powrót Misiewicza do TV Republika będzie miał swój program. Co panowie o tym sądzicie? No, ja w zasadzie nic specjalnego o tym nie sądzę. No, wrócił, raczej jest w telewizji Republika. Trudno mi cokolwiek powiedzieć na temat tego, jak ten program będzie wyglądał i tak dalej. No, komentowanie Misiewicza już mam trochę, mam wyraźny przesyt komentowania Misiewicza. O. No, dla mnie to tyle nie jest zaskakujące. Nie wydaje mi się, że był dużo gorszy od gwiazd TVP obecnych. To będzie kolejna odsłona propagandy, jak się spodziewam, pisowskiej w medium, które właściwie po to powstało, prawda? Bardziej bym oczekiwał, że będzie prowadził jakiś teleturniej w TVP. Na przykład Co masz w rozumie, albo taniec, pokaż lekarzu, taniec na błocie, w garażu, na przykład. Walka w kisielu na przykład byłaby bardzo ciekawa też w tym przypadku. Bardzo młody, zdolny człowiek. No tak, musi się uczyć, musi zdobywać doświadczenie. Niech działa. Panowie, zapytaliśmy dzisiaj na stronie głównej wirtualnej Polski Polaków, Polki i Polaków, o to, czy byliby w stanie więcej płacić składki na ochronę zdrowia, żeby zaspokoić te potrzeby, o których wszyscy mówią. I co? I nie chcą płacić więcej. 2000, 3000 osób zagłosowało. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale to ciekawe, że ludzie nie chcą płacić więcej. No właśnie, a teraz zobaczymy, co tam w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu na śmietniku historii, co nie. No i właśnie, zdrowie. No zdrowie z pewnością na śmietniku historii nie spocznie. No, mamy do czynienia oczywiście z realnym konfliktem między grupą, czy między lekarzami, rezydentami, a obecnie rządzącymi, ale ja na to nie patrzę do końca jak na konflikt polityczny, by nie powiedzieć, że całkiem nie na konflikt polityczny. Jednak jest tak, że wydaje mi się też, że jeśli ci lekarze, którzy protestują, kierują się zdrowym rozsądkiem, to też powinni bardzo unikać tego, żeby ten konflikt był pokazywany i był przetwarzany na konflikt polityczny. Jest to problem, który staje przed każdym, czy będzie stawał przed każdym polskim rządem. Jak zwiększyć nakłady na zdrowie? W tej chwili przypomnę te 4,7% PKB. Lekarze, ci, którzy protestują, domagają się, żeby w ciągu 3 lat nastąpił wzrost o 2% i o 40 miliardów złotych. Praktycznie rzecz niewykonalna. Na pewno można to zwiększyć. Natomiast to jest właśnie klasyczny przykład, kiedy polityka moim zdaniem jest gdzieś tylko trochę w tle, a tak naprawdę jest raczej rzecz dla specjalistów, w jaki sposób powiększyć te pieniądze tak, żeby one nie były wydawane bez sensu. Jacek Żakowski dzisiaj w Gazecie Wyborczej apeluje do lekarzy, walczcie, macie szansę wyszarpać, nie odpuszczajcie. Ja, to nie był apel do lekarzy, redakcja trochę to przeredagowała, to jest apel do nas wszystkich, bo mówimy o absolutnie fundamentalnej ideologicznej i politycznej sprawie, o wyborze, czy mianowicie przeciętny człowiek w Polsce ma mieć prawo do ochrony zdrowia, czy tylko będzie dla bogatych. Bo bogaci zawsze sobie poradzą. Nawet jak będzie 3 lekarzy w Polsce, a wszyscy pozostali wyjadą, to 3 najbogatszych się u nich wyleczy. Ale reszta już nie. I od początku transformacji mieliśmy moim zdaniem zupełnie fatalne założenie, dominujące gdzieś pomiędzypartyjnie, że mianowicie państwo musi się pozbyć tego kłopotu i że trzeba jak najwięcej sprywatyzować. To znaczy uwolnić budżet państwa od ciężaru leczenia przeciętnego obywatela, niech każdy sobie radzi sam. To się udało w stomatologii zupełnie. Już za darmo właściwie nie można. Teraz PiS próbuje przywrócić stomatologię czy dentystów dla dzieci, a co z dorosłymi?
No ale to i rozumiem, teraz, że to, że próbuje dla dzieci, to pańskim dobrze, zdaniem to jest dobrze. Tylko no to jest bardzo za mały krok, bo przez 25 lat wyczerpaliśmy kapitał ludzki, który mieliśmy w służbie zdrowia. Lekarze są strasznie starzy, młodzi wyjeżdżają. Co gorsze, wyjeżdżają zdolni lekarze. To nie jest tak, że wyjeżdżają ci najgorsi, którzy się nie potrafią niczego nauczyć. Wyjeżdżają ci, którzy się dobrze uczą, szybko, inteligentni, twórczy, ekspansywni. I będziemy mieli za chwilę taką sytuację, że jak ktoś nie będzie zarabiał 15 tysięcy miesięcznie albo 40 jak pan Misiewicz, to bez szansy będzie, żeby się w Polsce normalnie wyleczyć. A PiS zapłaci cenę polityczną za słowa posłanki, niech jadą? Za nic nie zapłaci, bo PiS jest swój i to jest główne kryterium, że to są swoi. Nie, natomiast nie, przepraszam, zapłacimy zaraz, my zaraz, wszyscy. Zaraz. Dlaczego PiS nie zapłaci? Znaczy, możemy debatować na temat tego, jak ten system zdrowia urządzić. Natomiast dlaczego PiS nie zapłaci? Dlatego, ponieważ działania PiS-u nie są stanowcze, nie są odróżniane tak naprawdę od działań innych rządów przedtem. Myślę, że ogół społeczeństwa uważa, że to, z czym mamy do czynienia, czyli ten bałagan, te kolejki do specjalistów, zmniejszająca się liczba lekarzy, wreszcie fakt, że zarabiają za mało, no nikt tego ludzie na ogół nie obciążają tym, nie twierdzą, że to jest wina PiS-u, tylko uważają, że to jest właśnie zaszłość poprzednich lat. Dlatego ten spór nie będzie miał, moim zdaniem, realnie, nie przełoży się realnie na spadek bądź na wzrost poparcia. Tu jeszcze jest druga sprawa, bardzo istotna. Mianowicie PiS jest, polityka PiS-u, jego tożsamość jest oparta na ataku na elity. Lekarze są postrzegani niesłusznie jako beneficjenci transformacji. Rzeczywiście są tacy. No, ale lekarze są bardzo zróżnicowani, też o tym tak, pamiętajmy. No właśnie, jest wąska grupa, powiedzieć, która jest bardzo bogata i rzeczywiście bardzo na tym zyskała i duża grupa tych, którzy też zresztą protestują, którzy faktycznie w żadnym sensie... Bardzo bogata to może, no nie, no to jednak może przesada, jest grupa bardzo ale bogata. Wybitni profesorowie medycyny bogata zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy. Panowie, a kanapki z kawiorem. Kanapki z kawiorem, prześwietlanie tego, gdzie, czy byli na wakacjach, czy byli na misjach charytatywnych, humanitarnych. Co o tym sądzicie? Dzisiaj Piotr Trudnowski Instytutu Jagiellońskiego pisze o tym, że do TVP Info te kanapki z kawiorem staną wam w gardle. Piotr Zaremba mówi o pisze o manipulacjach. Znaczy, no, wiadomo, że tego typu operacja, żeby pokazać, bo o co chodzi? Chodzi, żeby pokazać, że protestujący tak naprawdę gdzieś tam robią to wszystko na pokaz, ponieważ faktycznie ich poziom życia jest nieporównywalnie lepszy niż to, co pokazują. To jest moim zdaniem bezsensowne zagranie w tym sensie, że trudno będzie opisywać każdy proces. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Rząd, który mówi tyle o swoich sukcesach gospodarczych, o tym, jak wszystko kwitnie, jak się rozwija, jak uruchamiane są kolejne programy socjalne, w oczywisty sposób zachęca poszczególne grupy, żeby występowały swoje. No tak to po prostu jest, bo jak taki lekarz, który zarabia, nie wiem, ci którzy o tym mówią, 3,5 tysiąca miesięcznie, widzi... Brutto. Widzi, prawda, że pieniądze są... duże transfery społeczne idą w kierunku jakichś grup z innych społecznych. Ostatnio 2 miliardy tak? dla górników. No dla na deputatów. Przykład. No to twierdzi, no to jestem gorszy i będzie walczył o swoje. No to jest niestety tak, ale element normalny. Tu też trzeba trochę jednak powiedzieć o propagandzie, manipulacji i kłamstwie. To znaczy media publiczne dostały się w ręce ludzi, dla których kłamstwo jest chlebem powszednim. I sprowadzanie konfliktów merytorycznych do właśnie takich strasznie prymitywnych pomówień, oszczerstw, kłamstw, insynuacji, przekręceń. To jest technologia urbana? To jest uniwersalna technologia kłamców. Urban był jednym z użytkowników tej technologii. Można mówić o stalinowskiej propagandzie, można mówić o hitlerowskiej propagandzie, ale można też mówić o różnych innych nieprzyjemnych propagandach. Jest rzeczą straszną, że obóz, który rządzi cywilizowanym krajem, toleruje tego typu praktykę w państwowych mediach. Dobrze. To jest skandal. Chwileczkę. Teraz tak. Ja nie zamierzam bronić tego programu, czy tych programów o lekarzach, które się tam w TVP Info pojawiły. Natomiast uważam, że z punktu widzenia całości debaty publicznej, obecny kształt, czy obecna sytuacja, w której ta telewizja jest pewnego rodzaju równowagą dla innych telewizji, jest rzeczą ale właściwą równowagą i słuszną. Między,
między racjonalnym dziennikarstwem a technologią jest kłamstwa, równowagą, a nie między poglądami politycznymi. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że ta telewizja w dużej mierze potrafi na przykład pokazać to, co jednak ten rząd robi dobrego, a gdzie indziej te same rzeczy pokazywane są często w sposób karykaturalny, w krzywym zwierciadle, jako zamiast sukcesów pokazuje się porażki. Ale to u pana w redakcji jest to krzywe zwierciadło? Ale panie redaktorze, no to może u pana w redakcji jest to krzywe zwierciadło. Bo teraz pan popatrzy, jak popatrzy pan na Gazetę Wyborczą, której pan dzisiaj opisał, wezwał lekarzy, albo gazeta, no bo właśnie teraz nie wiem. Jeśli pan twierdzi, że redakcja panu przeredagowała, czy to znaczy, że redakcja pana oszukała? Tak, ja uważam, że ta zmiana tytułu była jest nie w porządku. Czyli redakcja Gazety Wyborczej pana oszukała, to chce pan powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że oszukała. Ja uważam, że to jest przekroczenie, przekroczenie standardów, bo ja mówię o proteście, to nie tylko lekarze powinni protestować, to my wszyscy, bo to nie jest w interesie lekarzy. Oni dadzą radę. Oni są w stanie pojechać za granicę. Ale to, co pan powiedział, jest najlepszym dowodem, mnie na to, dowodem na to, że druga strona, tak to umownie nazwijmy, posługuje się niestety takimi samymi sposobami. To znaczy, nie, to nie są te same sposoby. Jest pan ważnym publicystą tej gazety. Nagle panu przeredagowano i zmieniono sens tytułu tylko po to, żeby wezwać, bo jaki jest tego cel? W oczywisty sposób wzywa się lekarzy, nie ustępujcie, walczcie dalej, głodujcie do upadłego. Ale... No przepraszam, czy to jest racjonalne zachowanie? Znaczy, to jest moim zdaniem błąd redaktora, który chciał być zbyt błyskotliwy. Ale na czym polega? To jest istotna różnica. Pisowski niż to jest istotna różnica merytoryczna. Otóż to jest protest w interesie społeczeństwa. I teraz ja nie wymagam od lekarzy, żeby oni sami protestowali. Jestem dumny, że młode pokolenie lekarzy nareszcie się zorganizowało, bo młode pokolenie dziennikarzy się nie potrafi zorganizować, młode pokolenie menadżerów się nie potrafi zorganizować. No dobrze, młode niech mi pan da skończyć, panie Pawle. Młode pokolenie nauczycieli nie potrafi się zorganizować, a młode pokolenie lekarzy się zorganizowało. I to jest fantastyczne. I trzeba ich poprzeć. Pan musi poprzeć. Pan, dobrze. Ja, państwo. Tak? Natomiast ja błąd redaktora... Popierał. Mojego tekstu polegał na tym, że sprowadził sprawę do takiej linijki, którą idziemy od dawna. Brońcie się. Nie, my musimy razem się bronić. Panowie, Antoni Macierewicz znowu mówi o wybuchu. Dzisiaj okładka Gazety Polskiej Codziennie o tym, że słyszał na rejestratorze wybuch. Ja to mam dwie uwagi do tych kolejnych ustaleń. Po pierwsze, przypomnę, że tezą główną Antoniego Macierewicza i współpracujących z nim naukowców było to, że rejestratory zostały sfałszowane. No, zastanawiam się, jak to możliwe, żeby na tych sfałszowanych rejestratorach nagle ukazała się prawdziwa eksplozja. A druga rzecz, sama ta wypowiedź Antoniego Macierewicza jest cokolwiek niejasna, ponieważ on stawia taką tezę faktycznie, że doszło do eksplozji, a potem w następnym zdaniu faktycznie ją podważa, bo twierdzi, że trwają ustalenia zmierzające do tego, żeby określić, czy nie mamy do czynienia z czymś innym. No, ja powiem tak, nie bardzo rozumiem, jak ktoś może jednocześnie stawiać tezę, potem ją podważać i ta teza zostaje uznana za coś istotnego i poważnego. Więc ja szczerze mówiąc nie przykładam specjalnie znaczenia do tej wypowiedzi. Natomiast jedną rzecz, którą mam wrażenie, że w ogóle ta kwestia smoleńska odgrywa coraz mniejszą rolę politycznie. Zarówno jako coś, wokół czego można zmobilizować elektorat. Ale dlaczego? Też... Bo PiS sobie zdał sprawę, że Macierewicz nic nie ma? Nic nie ma w naturze. Problem z kłamstwem smoleńskim polega na tym, że to są wymysły chorej wyobraźni używane do manipulowania opinią publiczną. I to jest tak samo, jak nie da się udowodnić, że Obama jest jaszczurem, tak samo nie da się udowodnić tezy, że Tusk zabił Lecha Kaczyńskiego. A to cała ta propaganda od lat uprawiana do tego zmierza, żeby ułatwić jakiejś grupie polityków, Antoniemu Macierewiczowi, Kaczyńskiemu i tak dalej, przejęcie władzy w Polsce. I dochodzą do ściany, bo nie da się udowodnić istnienia czegoś, co nie istnieje. Można tylko insynuować. I to jest taki kolejny strzał w tej polityce insynuacji. Ja powiem tak, zgadzając się, nazwijmy to tak, z krytyczną oceną dokonań Antoniego Macierewicza, to jednak uważam, że duża część winy i odpowiedzialności za to, że tak, a nie inaczej to śledztwo wygląda i przebiega, spoczywa na ówcześnie rządzących. Na premierze Tusku, który opowiecał, przypomnę, publicznie obiecał w czasie wystąpienia sądowego, że to będzie najbardziej przejrzyste i rzetelnie prowadzone śledztwo w dziejach katastrof lotniczych. No, bo
oczywisty sposób w czasie tego śledztwa popełniono bardzo dużą liczbę błędów. Prosiłbym o konkrety. Słucham? Prosiłbym o konkrety. Przypomina pan sobie pan Edmunda Klicha, który wyskakiwał nagle jak Filip z Konopi, ogłaszał kolejne teorie, nie? Nie. Przedstawiał nie, to, co wykradł Rosjanom. Do pana Klicha jest taki, że za mało mówił i za mało wyskakiwał, tak, w odróżnieniu od Macierewicza, który gada głupstwa. Czy fakt ekshumacji, w których się okazuje, że popełniono oczywiste błędy wskazujące na to, że nie prowadzono po samej katastrofie tych działań, które teraz się prowadzi, to dla pana nie było błędem? Ale pan to, że pani Ewa Kopacz, pan mówił o pochówku, że Ewa Kopacz pojechała i powiedziała, że przekopano wszystko, tak, w błąd znaleziono. Czy to było śledztwo, czy to był chaos, który się wytworzył? I ja się wcale nie dziwię, że się wytworzył. Jak oglądaliśmy huragan na Pomorzu, to tam się wytworzył jaki chaos, a to było mikrozdarzenie w porównaniu ze skalą katastrofy smoleńskiej. To jest prawdopodobnie największa trauma, jaką to społeczeństwo przeżyło od wojny. I wydaje mi się, że robienie tak niskich zarzutów, w związku z tym, że ludzie się pogubili, tacy ludzie jak Ewa Kopacz na przykład, pogubili się pod naciskiem tego straszliwego nieszczęścia, to jest po prostu jakaś cyniczna głupota. I na to się nie godzę. No nie, jaka śledztwo cyniczna głupota? No prowadzone przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych było bardzo porządnie robione. Ważny urzędnik państwowy mówił nieprawdę publicznie, wiele razy nie potrafił się z tego wycofać. Ale dobrze, pan widzi różnicę między śledztwem a urzędnikiem, ale to jest takie zacieranie, które prowadzi do nieporozumień. Nie, nic się nie prowadzi. Śledztwo prowadzą też urzędnicy. No, prokuratorzy też są częścią państwa. Na przykład pan prowadzi jedno śledztwo, a ja prowadzę inne. Na państwo polskie spadło odpowiedzialność za przeprowadzenie tego śledztwa w taki sposób, żeby to nie budziło wątpliwości. Śledztwo zostało przeprowadzone w sposób nie budzący wątpliwości. Nie, no to, poza to paranoicznymi pański insynuacjami. Ale właśnie, to jest. Ale niech pan zobaczy, jakie jest pańskie wnioskowanie. Zakładając na moment, że mamy do czynienia rzeczywiście z paranoicznymi insynuacjami, jak to jest możliwe, że 50% Polaków przyjmuje taką paranoiczną wizję rzeczywistości. A, to jest pańska zasługa. Otóż nie, to nie jest moja zasługa. To jest pańska zasługa. No to mnie pan robi to ludziom wodę z mózgu. Należy pan do grupy obywateli, robiących Polakom wodę z mózgu w celach politycznych, żeby zmienić obóz władzy i wymienić elity w Polsce. Kaczyński przyznaje się do tego otwarcie. Pan może opowiadać, niech pan się przyzna. Niech pan opowiada takie rzeczy, nie wiem, tym, którzy nie znają rzeczywistości. Kiedy ja napisałem chociaż jeden tekst czy artykuł, czy publicznie się wypowiedziałem, mówiący o tym, że z dużym prawdopodobieństwem przyjmuje zamach w Smoleńsku. Proszę bardzo. A kiedy ale pan, proszę. A kiedy ale pan, proszę, no pan nie mówi, napisał pan takiego mówi o wodzie znanego z mózgu. Mi artykułu, ale no. Tak, no, ale kiedy pan no napisał, że to jest ohydna insynuacja i kłamstwo, ależ to, co robi podkomisja smoleńska, to co robi to Macierewicz, ohydna to, co toleruje Kaczyński, pan nie chce, to, co Kaczyński, pan niech mi pan da skończyć, rzeczy, panie Pawle, nie panie Pawle, nie halo, tu człowiek do pana mówi. Teraz skończę zdanie, potem pan się wypowie. Otóż Kaczyński mówi tak, o krwi na rękach. Kiedy pan się do tego krytycznie odniósł? Prezes nie ma prawa. Ależ oczywiście, że się odnosiłem, tak? I się za każdym razem kiedy odnoszę, pan, kiedy jest tego typu zdradzenie dyskusja o świcie. Zdradzenie tak o świcie. To ohydne było sformułowanie, czy nie? Ale chwileczkę, krew na rękach Tuska. Ohydna, czy nie ohydna? Chwileczkę. Co to znaczy ohyda? Jeśli popatrzymy, nie wie pan, w jak co to znaczy. Ale no ja to jest panu coś problem, powiem. No. Pan rozgrzesza wszystko. Nie chce pan dostrzec żadnych błędów w przygotowaniu tej wizyty. Ale w ten sposób polskie państwo były po prostu kompletnie błędy. Upadnie. Prezydent spóźnił się godzinę na lotnisko. Ponieważ będziemy akceptowali sytuację kompletnej nieodpowiedzialności. Ktoś coś przygotował, nie sprawdził lotniska, wysłał prezydenta razem z ludźmi na to lotnisko, nie przygotował lotniska zapasowego w sposób kompletnie, że tak powiem, nieodpowiedzialny. Mówi pan teraz to o odpowiedzialności generała Błasiaka? Nie, jak, nie generała jak Błasiaka. Jak zaczyna publicznie mówić o odpowiedzialności dowódcy lotnictwa, pan chce przerzucić to na osobę, która już nie żyje, która nie może się bronić. Nie, a faktem ale ja nie jest, chcę nikogo zrzucić odpowiedzialności. Faktem jest, Błasiak że odpowiedzialność częścią za wizytę i za wszystko Pawle przygotował ówczesny rząd. Panie Pawle, panowie, wisi tutaj rząd nie szkoli pilotów, no co pan zagłosował? Ale rząd ma ministra prezydent obrony, takiego a minister obrony sprawuje sił nadzór. Przypomnę panu wypadek, tak, wcześniejszy wypadek samolotu Kaza, za to wszystko odpowiadał jednak ówczesny minister obrony, a nie Lech Kaczyński, ani generał. A nie dowódca wojsk lotniczych. Minister odpowiada za to? Oczywiście czy dowódca wojsk lotniczych? Czyli co, minister panowie, nie ma nic wspólnego nad nami, z sposobem zarządzania nad nami, armią, Pawle, wojskiem? Nic wspólnego, a ale trudno was, odpowiada. No, odpowiada. Ale trudno was rozszczepić no z tej walki. No bo rozmawiamy o strasznie poważnej sprawie. Odpowiedzialności za śmierć bardzo wielu osób. I o cynicznej grze tą odpowiedzialność. Biskup Pieronek mówi, że polski kościół jest bardziej po stronie PiSu i rządu niż po stronie papieża. A dzisiaj jest 39. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża. No tak jest, no.
Tak jest. Ale jak jest? Znaczy jak jest, że co, że polski... Znaczy biskup Pieronek, mam wrażenie, to jest dla mnie zresztą się zabawna historia, czyli biskupa, który deklarując wiele razy, że państwo, że Kościół nie powinien się mieszać do polityki, że duchowni nie powinni zabierać głos w polityce, jest w tej chwili najbardziej wyrazistym politykiem na polskiej scenie publicznej. Najsilniejszym antypisowskim zakończykiem, jakiego widziałem. No przecież a ja to jest nie jestem gorszy? Co? Ja nie jestem gorszy. Jak pan redaktor zostanie biskupem, to dobra, wtedy będziemy porównywali. Jeszcze musi pan trochę poczekać. Uspokajam pana redaktora, nie kandyduję w najbliższych wyborach. Ale wracam do... W niektórych kościołach wie pan, że są no, wybory. No wiem, ale w katolickim dobra, to nie może pan kandydować. Wracam do tego. Ja myślę, że dla biskupa Pieronka bardzo poważną sprawą jest to, co pewnie jest dla wielu katolików bardzo poważną sprawą. Mianowicie zaangażowanie kościoła w politykę i to w dodatku po stronie antychrześcijańskiej. A wiecie, że Pieronkiem można się okładać z obu stron, bo on też dzisiaj mówi w wywiadzie, że dla wielu kobiet, które chodzą na czarne protesty, zabicie dziecka jest jak zabicie pchły. No więc panowie teraz mogliby się rolę odwrócić. Rektor Lisicki mógłby powiedzieć, że super biskup Pieronek, redaktor Żakowski, że się wtrąca. Ja nie wykluczam, że biskup szczuje. Pieronek zna takie osoby. Ja nie wykluczam, że zna takie osoby, ale chciałbym, żeby wskazał nazwiska, bo to jest strasznie poważny zarzut i stawianie go dużej grupie ludzi jest po prostu nieuczciwe. No, no w sprawie podejścia do aborcji biskup Pieronek zajmuje cały czas to samo, nazwijmy to katolickie stanowisko. Natomiast jeśli chodzi o jego zaangażowanie polityczne, to jak mówię, ono się radykalizuje z miesiąca na miesiąc. Biskup Pieronek mówił o tym, że mamy do czynienia z bezprawiem, które nami teraz rządzi, że Jarosław Kaczyński wprowadza w Polsce dyktaturę i tak dalej, i tak dalej. No, to są wypowiedzi, które nijak się mają do debaty moralnej czy etycznej, tylko są po prostu bardzo wyraźnym publicznym i politycznym zajęciem stanowiska. Ale nawet jeśli się do panu podoba, to tak jest. O to, żeby serdecznie traktować Ukraińców, na przykład na zakończonej konferencji. A teraz wow, panowie, czyli co było wow dla was w minionym tygodniu? No wow redaktora Żakowskiego. Jakie było wow redaktora Żakowskiego? Moje wow, zaraz mam nadzieję, że się tutaj pokażę. Moje... Redaktor zapomniał. To jest wypowiedź Jacka Sariusza Wolskiego, która mnie poruszyła już w piątek. Mianowicie taka, że Platforma go zaraziła donoszeniem na Polskę i że on jest niewinny, tylko został niesłusznie zakażony. Widocznie się nie szczepił wcześniej i jest chory. Ja od dawna mam wrażenie, że on jest chory, ale też minister Gowin powiedział taką rzecz, że on widział, że ta reprywatyzacja to była niedobra, ale nie było przyzwolenia Tuska. I chcę powiedzieć tak, to są dorośli faceci. No raczej powiedziałbym w pełni sił, najdelikatniej mówiąc. Jeżeli oni do tej pory nie czują odpowiedzialności za swoje słowa i czyny i muszą zwalać na innych jak dzieciaki w piaskownicy, że to Zosia go namówiła do tego, żeby palić fajki, to jest po prostu, to pokazuje taką straszliwie niską ludzką jakość materiału politycznego. I to mnie zastanawia, że taki człowiek, no spójrzcie, to jest, wygląda na poważnego faceta, tak? I on ma tyle bezwstydu, żeby opowiadać takie historie jak w przedszkolu. I to samo jest z Gowinem. No co to jest? Mnie to bardzo bawi, że redaktor Żakowski, który też na pewno należy do kategorii tak zwany dojrzały mężczyzna. No tak, ale z taką pasją, pasją o tym ochydztwie, o tym obrzydliwości, o tym, że to jest takie okropne. Nie, no, to jest, panie redaktorze, no wiesz, no, żyjemy w takim świecie politycznym, jaki jest. Ludzie zmieniają czasem swoje stanowisko i nie udawajmy, że wszyscy zachowują... No tak. Gdybyśmy pański tutaj taki fundamentalistyczny punkt widzenia przyjęli do wszystkich polityków, to w ogóle by jeden nie został, bo oni by zniknęli. Ale no, po prostu nie tylko do jest tak, proszę świat państwa, polityki podlega nieustannej zmianie. No i nie, trzeba się z tym trochę pogodzić. Państwa, no. Trzeba być dorosłym. No, trzeba być dorosłym. Król, jak no. zmienił zdanie, to powiedział, byliśmy głupi. To jest może zbyt radykalne, ale bardzo szlachetne. Ale bardzo szlachetne, tak? Przyznać się do winy. No dlaczego ci faceci nie potrafią? I co to jest za ludzki materiał? Ja obserwuję... Ale że oni się przyznali do winy, zmieniając front, partię, wszystko. Nie, nie, bo go zakaziła Platforma. Czy pan nie słyszy tej groteski? Tymczasem redaktor Lisicki w swoim łał przybiera kurs antywatykański.
Znaczy, nie tyle ja przybieram kurs antywatykański, ale Watykan przybiera kurs prokomunistyczny. Ja pozostaję w miejscu tutaj, stosując się do retoryki redaktora Żakowskiego, stoję w miejscu, inni się zmieniają i fluktuują. A papież stoi gdzie? Gdzie stoi? To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest informacja, która się w polskich mediach się nie pojawiła praktycznie w ogóle, a jest naprawdę niesamowita. Mianowicie głównym rysownikiem, karykaturzystą dziennika Avvenire, czyli to jest dziennik, który wydaje włoski episkopat, został Sergio Sito, człowiek, który był do tej pory redaktorem naczelnym pisma Lunita, czyli komunistycznej gazety, i jest obecnie cały czas honorowym przewodniczącym Stowarzyszenia Ateistów i Agnostyków. I on będzie rysował karykatury w wydawanym przez episkopat piśmie. No, moim zdaniem, jeśli to nie jest szaleństwo współczesnych czasów, to nie wiem, co nim jest. A może ładnie rysuje jak Andrzej Krause, który rysuje w Guardianie, a w Polsce narysował parę homoseksualną, która brała ślub z kozą. A ona nie brała ślub z kozą, tylko tam był pan z kozą czekający na swoją, no na właśnie, swoją kolejkę. Tak. Także to jest jednak różnica. No tak, mamy nawiązanie w filmie Botox do tej sytuacji. Z kozą. Tam jest akurat z owczarkiem. Ale mi się wydaje, że to dobrze pokazuje różnicę między taką spolaryzowaną mentalnością polskiej polityki, a czymś, co jest w troszkę bardziej stabilnych społeczeństwach emocjonalnie. To znaczy, że jest pewna płynność, że to jest dobry rysownik, no to się go zatrudnia. Tak? Jak nie będą chcieli jego rysunku wydrukować, to nie wydrukują. Ale widocznie coś jest takiego w świecie, że chrześcijaństwo wraca do swoich korzeni, które są w istocie komunistyczne. No tak, w istocie komunistyczne. Tak. Nie, no teraz nieateistyczne. Warto przypomnieć, że słowo komuna odnosiło się do wspólnot chrześcijańskich oryginalnie, że idee 68 roku zostały przejęte z wczesnego chrześcijaństwa. To jest pewna tradycja. Tak, ja będę to chrześcijaństwo i tylko nie zawsze było militarystyczne. Tak, militarystyczne, nie zawsze dyktatorskie, było. Autorytarne. Ale komuniści faktycznie ani z militaryzmem nic nie mają wspólnego. Są to takie biedne owieczki, baranki, które sobie chodzą, niczego złego nie robią, chcą ludziom pomagać. I no to są właśnie ci pierwotni chrześcijanie, ci pierwsi, którzy założyli chrześcijaństwo, a teraz to nie ma nic wspólnego z komunizmem. Tak, oni budowali wspólnoty, a potem chrześcijaństwo weszło w fazę średniowiecze, przymierzyło się z autorytarną władzą i tak trwało prawie 2000 lat. Przepraszam, wszystko to jest mało poważne, powiem to bardzo oszczędnie. Natomiast ta opowieść o tym, że gdzie indziej to jest taki poziom rozwoju osiągnięty, no nie ja się rozwoju, powiem tak, cieszę się bardzo, że w Polsce nie byłoby możliwe, żeby karykaturzysta, czyli człowiek, który zajmuje się parodiowaniem i komentowaniem rzeczywistości, bo pan redaktor miałby rację, gdybyśmy mówili o, nie wiem, grafiku, edytorze, ewentualnie o architekcie. I są zawody, których, że tak powiem, gdzie pogląd danej osoby nie ma wpływu na to, co przedstawiają i jak przedstawiają. Panowie, ale w przypadku kogoś, kto robi katedrę. Możemy jeszcze tylko jedno zdanie. Jedno zdanie. Ale dlaczego redaktor Zakrzakowski ma mieć to zdanie? Zwracam uwagę na figurę Marcina Wolskiego, byłego komunisty, aparatczyka partyjnego, który teraz jest podporą autorytarnej pisowskiej telewizji. Pan obraża Marcina Wolskiego. Nie był żadnym komunistą, ani należał do komunistycznej partii, to co był, przepraszam, zoologiem. Z faktu przynależności do partii nie wynika tego, że był komunistą wierzącym. I tu wyszło z pana szydło. Ale jak to znaczy, można ja mówię o tym, ja mówię o tym, że sprawa społeczna. No dobra, jedziemy. Bo elita hollywoodzka tolerowała, czy powszechnie wiedziała o tym, że producent filmowy Harvey Weinstein molestował seksualnie w zasadzie setki kobiet. To jest część tylko z nich najbardziej znana. Myślicie, że w naszych elitach kulturalnych też istnieją takie rzeczy, że jest takie domniemanie ciszy, że o tym się nie rozmawia? No mieliśmy sprawę Durczaka przecież, prawda, w Polsce. To przeżyliśmy. To są tematy, które się pojawiają, problemy, które się pojawiają, różnie są rozstrzygane. Często jest dużo wymysłów też w tych opowieściach, ale często są prawdziwe, poważne nadużycia i przestępstwa. I to jest specyfika systemu, takiego społecznego systemu hollywoodzkiego, gdzie
arbitralna władza pojedynczego człowieka może decydować o niebywale ważnych sprawach, o ogromnych wartościach, tak. O karierze, ale też tak, o życiu wszystkim. Mhm. Tak. Ale w związku z tym też, szczerze mówiąc, trudno to ująć w jakiś... No, znaczy, takie rzeczy się oczywiście nie powinny zdarzać. Faktycznie one się zdarzają w takich środowiskach, gdzie ktoś ma bardzo dużą władzę nad innymi i tyle można o tym powiedzieć tak naprawdę. No, no właśnie, to teraz przejdźmy do mojej strony, czyli tego, jak widzicie wydarzenia nadchodzącego tygodnia. No właśnie, może redaktor Żakowski się wytłumaczy, co miał na myśli, mówiąc młodzież da radę. Chyba o lekarzach. No, dziękuję. Ale nie tylko. Znaczy, mam wrażenie, że jest coś takiego rzeczywiście, że to pokolenie 30-latków plus, ma część jego przynajmniej, ma trochę inny stosunek do swojego własnego losu. Znaczy, próbuje go zmieniać. I zmieniać systemowo, a nie indywidualnie, tylko jak starsze pokolenie, które się wkręcało w system i mu się podporządkowywało. I tu mamy tych rezydentów, którzy mówią o podwyżkach dla siebie, ale mówią też bardzo radykalnie o zmianie systemu finansowania służby zdrowia, o innych pieniądzach, innej organizacji. Mamy w Platformie panią Muchę, która nagle z podobnej generacji, troszkę starsza, bo ona jest 40 lekko plus, próbuje swoim kolegom powiedzieć, że źle idą, że trzeba inaczej myśleć. Tak? Jest pan Jaki, który jest trochę inny od swoich starszych kolegów też ma, powiedziałbym, więcej determinacji politycznej. To jest bardzo ciekawe, że to pokolenie właśnie tak między 30 a 40 zaczyna chwytać ster. Paradoksalnie to samo w podobnym tonie pisze Jacek Karnowski dzisiaj, że mamy nowy typ opozycji, że to jest nowa opozycja. To są właśnie ci młodzi ludzie. Albo to nie jest opozycja polityczna, tylko to jest pozycja obywatelska. W każdym z tych przypadków mam wrażenie, prawda? Bo też pan Jaki nie jest opozycją w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, który nie zrobił ustawy reprywatyzacyjnej, kiedy był premierem, prawda? To jest nowa pozycja. No nie, przepraszam. Zarzucanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, że w czasie, kiedy był premierem... Ale to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie faktu. No. Jeśli ktoś nie stworzył faktycznie ustawy reprywatyzacyjnej i kogoś to obciąża, to w oczywisty sposób obciąża to Platformę Obywatelską. Jednak dlaczego nie SLD, a dlaczego nie PSL, dlaczego nie AWS? Dlatego, ponieważ w przypadku Platformy Obywatelskiej zarówno prezydent, jak i obóz rządzący większościowy, to był ten sam obóz. I wtedy przeprowadzenie takiej ustawy w przypadku Kwaśniewskiego jednak i innych Jarosław mieliśmy Kaczyński do czynienia... Był premierem, kiedy Lech Kaczyński był prezydentem. Wcześniej Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, a Ziobro był wiceministrem, mógł zrobić to, co Jaki. Wypaczony sposób patrzenia. Wszystko, co może pan tylko, wszystkie możliwe błędy, które się pojawiały w przeszłości, próbuje pan przypisać PiS-owi, ewentualnie Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo nie zawsze był PiS. Ja raczej spotykam się z zarzutem symetryzmu. Symetryzmu się pan spotyka. No dobrze, to zależy gdzie. A opłatka tygodnika kierowanego przez Pawła Lisickiego jest taka, że Patryk Jaki wygrywa dla PiS-u właśnie ten sentyment i może być prezydentem Warszawy. No oczywiście, że wygrywa, ponieważ jednak pokazał determinację, stanowczość. Przypomnę, co się mówiło na temat jego działania w czasie, kiedy powstawała komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. No, mówiło się, że jest politologiem, że sobie nie poradzi, że tak naprawdę ta komisja skończy się niczym i nic z tego dobrego nie wyniknie. Tymczasem Patryk Jaki, sposób, w jaki prowadzi te obrady, to, co pokazał, moim zdaniem go bardzo mocno buduje. To znaczy, oczywiście nic nie wiadomo oczywiście, co się dalej będzie działo, ale powiedziałbym tak, bardzo bym się zdziwił, gdyby to nie on był kandydatem PiS-u na prezydenta Warszawy. Tu są trzy sprawy. Ale redaktor Żakowski w sumie pochwalił Jakiego, że nie jest zramolały. Ja go pochwaliłem za jego brawurową. Ale teraz padnie cała masa niszczących argumentów. Za jego brawurową determinację w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej, czego brakowało całej klasie politycznej przez ćwierć wieku. I tu mi się wydaje, że to jest radykalna zmiana. Teraz druga rzecz jest, czy mu się uda. To znaczy, czy on będzie w stanie przeprowadzić taką ustawę reprywatyzacyjną, która... Niech mi pan tylko nie przerywa. Ale ja nic proszę, nie przerywam. Bo już widzę, już się nadyma. Już się nadyma. Dobra, ja nie mogę nic powiedzieć. No. Teraz coś powiem. Czy mu się uda przeprowadzić tę ustawę? Bo napisać projekt, wygłosić założenia nie jest bardzo trudno. Pewnie mu się uda, bo i Platforma powiedziała, że to jest ich projekt tak naprawdę. Ale chwileczkę zobaczymy w Sejmie. Zostały 2 lata do końca kadencji. Trzecia rzecz, która jest, to jak on prowadzi tę komisję. On ją prowadzi skandalicznie i w sposób
i w sposób dysfunkcjonalny. Dysfunkcjonalny w tym sensie, panie doktorze, pan naprawdę musi troszeczkę się uspokoić, bo nie może być tak, że każdy ruch albo wdech osoby, z którą pan rozmawia, sprawia, że pan nie potrafi myśli dokończyć. Nie, bo pan, panie redaktorze, pan ma problem ADHD, nie jest pan w stanie wytrzymać do końca ADHD. Zdania. Dobrze. Jak człowiek mówi, proszę, niech się pan skupi, niech pan posłucha. No, słucham cały czas, ale pan wygłasza tak długie sentencje, że sam pan rozumie, że nie daje się w ten sposób rozmawiać. Widzi pan, jak mam kłopot z tym człowiekiem. No. Dla niego zdanie złożone z 10 słów jest zbyt długie. A co mówimy o zwykłym człowieku? Zaraz, włączę zegar i będę liczył, ile pan mówi. Jadę. Problem z tą komisją jest taki, że on jest całkowicie, jak jest całkowicie skoncentrowany na niszczeniu świadków. To niszczenie świadków, to jak w jaki sposób on się do nich zwraca, jak im nie daje się wypowiedzieć i tak dalej. Potem, jak sprawy trafią do kolejnych instancji sądowych i trybunałowych, bo warto zwrócić na to uwagę, że mamy do czynienia z prawami człowieka, będzie świadczyło przeciwko niemu. I on za to, i my wszyscy za to zapłacimy cenę, bo duża część decyzji tej komisji, które są słuszne, one są słuszne, ale jest przeprowadzana w tak zły sposób, że padnie w kolejnych instancjach. Odpowiedź redaktora Lisickiego, jedziemy mam dalej. Mam wrażenie, że redaktor Rzekowski robi wszystko, żeby, że tak powiem, jakoś tutaj odwrócić kota ogonem. Te decyzje są słuszne, a to, że są słuszne, wynika właśnie z trybu prac Patryka Jakiego. Nie, to wynika z tego, że były przedtem niesłuszne. Panu przeszkadza nawet, jak ja biorę wdech, a mi ma nie przeszkadzać, jak pan mi wchodzi w słowo. Ale ja nie uważam, że panu ma nie przeszkadzać. Nie panu przeszkadza. Stosujmy równe reguły gry. Patryk Jaki jest bardzo dobrym przewodniczącym komisji. To jest moim zdaniem jedna ze wschodzących gwiazd PiSu i prawicy. Zobaczymy oczywiście, co z tym będzie. No właśnie, a Paweł Lisicki mówi, że w swojej stronie, że kluczowym pytaniem jest nadal pytanie o relację PiSu z prezydentem, prezydenta z PiSem. No tak, no bo to jest oczywiście w sensie politycznym. Przypomnę tak, PiS przedstawił na papierze już poprawki do ustaw o sądownictwie. Mija kolejny tydzień i na razie tej odpowiedzi oficjalnej ze strony prezydenta nie ma. Mam wrażenie, że w PiSie pojawia się coraz większa nerwowość i taki nacisk na prezydenta, dlaczego on jeszcze nie odpowiedział i jaki będzie, jaka ta odpowiedź będzie. Wyraźnie mamy do czynienia od lipca tego roku z nowym faktem politycznym. Prezydentem, który próbuje ustanowić siebie jako samodzielnego podmiotowego gracza. Przypomnę, to też jest rzecz dosyć zabawna, że chyba dzisiaj zresztą widziałem taką wypowiedź Pawła Kukiza, który powiedział, że Kukiz 15 będzie popierał Andrzeja Dudę na drugą kadencję, jeśli ten wystąpi w walce o prezydenturę. Więc mamy do czynienia z bardzo ciekawym przetasowaniem. To zresztą tygodnik redaktora Rzakowskiego dał na okładce Pawła Kukiza i Andrzeja Dudę i dał taki trochę sarkastyczny podpis liderzy opozycji. Ale to jest coś na rzeczy, że tak naprawdę obecna opozycja jest tak słaba, że tą realną opozycję coraz bardziej zaczynają spełniać ci, którzy są częścią de facto. No właśnie, o co chodzi z Robertem Biedroniem, bo a propos tej opozycji? A chodzi moim zdaniem o to, że to jest taki sen redaktorów z wielkich miast, że pojawi się Robert Biedroń, który wygra następne wybory prezydenckie i że to jest prawdziwy polityczny lider, który pociągnie za sobą. No mnie to śmieszy, ponieważ jeśli na tym tak ma wyglądać marzenie lewicy o powrocie do władzy, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie. To jest polityk, który jest typową wydmuszką. Jedyne, co ma, to wizerunek i nic więcej. I to, że pojawia się bez przerwy w różnych portalach, gazetach, gdzie próbuje się go budować z niczego. To jest bańka mydlana i tak to się skończy. Czy zdaniem Jacka Rzakowskiego Biedroń jest wydmuszką? Znaczy, Biedroń nie jest zbawieniem, które wjedzie do polskiej polityki na złotym śledziu i nas wszystkich uświęci, prawda? Tak nie będzie. Natomiast to jest jeden z ciekawych liderów lewicy i moim zdaniem w procesie odradzania się lewicy Biedroń odgrywa i odegra istotną rolę. Pytanie oczywiście o relacje z SLD, z Razem, to są jakieś bardzo złożone na lewicy sprawy, ale Biedroń jest ważną figurą. Natomiast też, podobnie jak redaktorowi Lisickiemu, nie wydaje mi się, żeby to był ten polityk, który zdobędzie 80% w najbliższych wyborach prezydenckich i rzuci na kolana. Szczerze mówiąc, jak mnie czasami napada taka myśl, że Robert Biedroń może być jakąś alternatywą, to później na przykład wchodzę jak w ostatni weekend na Pudelkę i on mówi, jak się spotykam raz w miesiącu z moim partnerem, to króliczki Duracell przy nas wymiękają. I sobie myślę, czy rzeczywiście jest ktoś taki w stanie jest.
Jest. Bo ja myślę, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ogromne zmiany zachodzą w tym społeczeństwie. Tak. I Jarosław Kaczyński, jak kiedyś powiedział gdzieś, już nie pamiętam, za granicą, że nie jest homofobem, nawet w jego rządzie ważnym ministrem jest homoseksualista. I już wtedy prawicy to nie przeszkadzało. Bo ale nie jeszcze 10 lat wcześniej, ale ja to zupełnie inaczej odbieram. Wyraźnie prawicowa partia by zawyła po czymś. Ale takim, zaraz, tak? Ja odbieram to zupełnie inaczej. A teraz jeszcze minęła dekada. To jest jedyne, a teraz znaczy, nie, ale zarzut do naszej strony. Tak, ale zarzut tylko brzmi tak, że moim zdaniem jedyna rzecz, która pozostaje w opinii publicznej z tego, co Biedroń tak naprawdę robi, to jest to, że jest rzeczywiście gwiazdą homoseksualistą. I tak naprawdę to jest jedyna rzecz. Nie, to jest jedyne, na czym on potrafi coś zbudować i coś więcej przekazać. No, wszystko inne jest pod powierzchnią, płaskie, nic więcej się zawiera. Teraz zdaniem suwerena, to musimy zapytać suwerena, co sądzi na temat sądy, na pytania, jakie zadaliśmy na początku. Nie zmieniły w zasadzie. Ludzie nie chcą płacić więcej na zdrowie. No to jest efekt wieloletniego neoliberalnego dyskursu, który doprowadził do tego, że ludzie nie kojarzą dwóch rzeczy. Tego, że oni i ich bliscy chorują i umierają ze względu na kiepski stan służby zdrowia i tego, że za mało płacą. Jestem przekonany, gdyby zadać pytanie takie. Czy chciałbyś, żeby twoja mama umarła w szpitalu dlatego, że płacisz zbyt małą składkę na ochronę zdrowia i szpital nie ma odpowiednich urządzeń albo lekarzy? To mało osób powiedziałoby, że chcieliby, żeby ta mama umarła, ale... Te dwie rzeczy nie są sklejone w umysłach. A moim zdaniem to jest tak, że ludzie wykazują się tutaj wyjątkowo zdrowym rozsądkiem, ponieważ to pytanie jest tak zresztą zadane. Jeśli przyczyni się to do polepszenia, to słowo jeśli ma kluczowe znaczenie, bo jeśli oznacza, że ludzie po prostu nie wierzą w to, no że właśnie. Fakt, że będą więcej płacili, przyczyni się do jakości, do polepszenia jakości ale służby zdrowia. Ale jeszcze jedna rzecz, ale to, że nie wierzą, wynika po prostu z doświadczenia wieloletniego obecnie funkcjonującej służby zdrowia. Panowie, nasz czas minął. Muszę nie przyznać, to bardzo serdecznie. Czyli nie ulecimy służby zdrowia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Było tak ciekawie, że ja sam straciłem rachubę czasu, a naprawdę już czas nas goni. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Zapraszamy za tydzień. Dzięki. Bardzo dziękuję.